Witamy, kolejny dzień w Kurdystanie. Farunia już łapie stopa dalej. Jedziemy do miejscowości Midyat. Mamy do przejechania jakieś 70 km, więc pewnie za półtorej godziny będziemy. Jesteśmy już prawie w Midyacie, a w międzyczasie dowiedziałem się, że nasz kierowca 11 lat siedział w więzieniu w Izmirze, bo zabił człowieka. Farunia mi to powiedziała, wiecie? Nie wiem, czy uciekać, czy zostać. No to już 4 km zostało. Chyba już nic nie będzie. Nie zabił nas przez 50 km, to przez 4 chyba też nie zarobi tego, nie? Żarty żartami, ale to są ludzie bardzo, kurde, z Arabami się nie lubią. Ja nawet tak mam, myślę, że to mógł być jakiś kurd. No, ewidentnie są tutaj jakieś spory na tle etnicznym między tymi Turkami, tureckimi Arabami, Kurdami, no. Syryjczykami. Nie brzmi to wszystko ciekawie, no ale nie mamy zamiaru się w to za bardzo zagłębiać, bo podejrzewam, że każdy ma swoją opinię na ten temat. I dojść prawdy to jest niemożliwe. Ale ja się zapytałam, bo mówię, że nie lubimy Kurdów i że to nie ma ich ziemi. Ja tak mówię, no ale kiedyś było ich ziemi. Nie, kochanie, nie było ich ziemi nigdy. To jest nasze ziemi. Ja taka, aha, jak tak już pan powiedział, to mówię, dobra, a ja już nie będę się wtrącała w takie tematy. Nie, no każdy tutaj ma swoją historię, nie? Podobnie jak na Bałkanach. Każda strona ma tutaj krew na rękach i jak już mówię, nie ma sensu się w to zagłębiać, bo i tak prawdy się nie docieknie. A nawet jakbyśmy dociekli prawdy, to co to nam da? Staramy się mieć podejście, żeby każdego człowieka rozpatrywać indywidualnie i przede wszystkim przez pryzmat tego, jak nas traktuje, a nie przez zażyłości, jakie ma z innymi nacjami albo innymi kulturami, więc w ramach ciekawostki możemy sobie o tym pogadać, tak, albo o tym podywagować, ale nie mamy zamiaru rozstrzygać tego sporu, bo jesteśmy za malutcy do tego. Dobra, jesteśmy już w mieście, wysiedliśmy i teraz szukamy jakiegoś lokum, gdzie się zatrzymamy. Ale w międzyczasie możemy wam opowiedzieć, a w zasadzie Farunia może wam opowiedzieć, dlaczego bardzo chciałam przyjechać do tego miasta. Bardzo chciałam przyjechać do tego miasta, bo ja uwielbiam oglądać tureckie seriale i naoglądałam się tych filmów. A jak się naoglądałam, to właśnie dużo filmów było nagrywane w Midyacie. No. I tak mi się spodobało, bo oni mają takie wąskie uliczki i taki stare budynki. O, na przykład ten dom z tego filmu, taki sam jakby jest. Tak, to jest podobno miasto tureckich seriali. Jaki jest twój ulubiony? Nie wiem po turecku, kurdek, bo szczerze nie pamiętam. Ale tam będzie główny bohater Miran i dziewczyna Rejan. Okay. Naprawdę, to tak samo wygląda tutaj, wiesz? O, to na przykład. Może ona gdzieś tu będzie nawet i on. Ale już skończy się film. Tak? Jakbyśmy jakieś 3 miesiące temu przyjechali, to oni się nagrywali, tak ludzie siedzieli, bo na Instagramie ich obserwowali. Dobra, znaleźliśmy lokum. Jeszcze wcześniej udało nam się zostawić u jednego pana sklepikarza nasze bagaże, żeby nie targać tego w czasie poszukiwania. I dobrze, że to zrobiliśmy, bo w sumie łaziliśmy z 40 minut chyba, żeby coś znaleźć. Łaziliśmy z 40 minut i znaleźliśmy łącznie 3 lokale. Wyobrażacie sobie? W takim w sumie turystycznym miejscu. I przeszliśmy prawie całe centrum tutaj i to stare miasto. I znaleźliśmy dosłownie 3 lokale, w których można się zatrzymać, nie? W jednym nie było miejsc, w jednym było bardzo drogo, mimo że standard nie wyglądał zbyt ok. No i w jednym jest super tanio, no ale też taka speluna trochę, ale nie mamy dużych wymagań. Dobra, bierzemy bagaże i idziemy się zakwaterować. To nie bierzemy. Dobra, my się już ze wszystkim ogarnęliśmy tak naprawdę. Nawet zdążyliśmy zjeść obiad. Ale jeszcze wracając do tego naszego kierowcy mordercy, z którym jechaliśmy. To brzmiało tak przerażająco, ale czuliśmy się bardzo bezpiecznie i sympatycznie. Widać, pan popełnił jakiegoś rodzaju błąd w życiu, ale nie do końca wiemy, na czym polega ta zbrodnia, którą popełnił. No ale był bardzo, bardzo sympatyczny dla nas. Nawet nas przywiózł tutaj do samego centrum, mimo że chyba tutaj nie miał potrzeby jechać. Nie, bo on przecież widział, że zostawił rzeczy, chyba coś tam. No, zostawił, tak, załatwił, co miał załatwić najpierw, a potem nas nadprogramowo tutaj przywiózł.
Bardzo sympatycznie chyba się z nimi rozmawiało, nie? No tak, nie, bo bardzo mi... Ogólnie założyłam, że oni są do obcych bardzo mili, tak? Czy to Kurdowie, czy to Arabowie, czy to Turcy, ale między sobą mają masakrę. No, oni sami nawet to przyznają, że właśnie do obcych to po prostu traktują ich jak królów, tak, przybyszy. Jeśli chodzi o siebie, to często są do siebie bardzo paskudni. Nawet jeden nam powiedział, zatrzymałam się, jak łapaliście stopa, bo widać, że nie jesteście stąd. Tak, a jak byłby nasze, to byśmy nie zatrzymali się, jechalibyśmy dalej. Często tak, jedni tak powiedzieli, a wszyscy inni przyznają się, że do obca są mniejsi niż do swoich. Z nami bywa czasami podobnie, nie? Do siebie, do rodziny jest się niekoniecznie najlepszą wersją siebie, a do obcych... Staramy się chociaż tak, staramy się dać to, co najlepsze. No, taka nasza ludzka cecha, powiedzmy. Czemu na tym drzewku jest tyle takich różnych tych jakby szmat? Dlatego, że ludzie to przychodzą, jeżeli mają jakieś tam marzenia albo jakąś taką chęć, tak? Zawiązują szmatkę w intencji jakiegoś marzenia na 3 węzła albo na 7. Tak samo jest na przykład u mnie w kraju, w takich jakby w świątyniach jakichś. I 100% życzeń się spełnia? Moje się spełniły, tylko 2, trzecie jeszcze nie. Farunia wam wcześniej wspominała, to miejsce jest niezwykle istotne dla tureckiej kinematografii, więc jeżeli ktoś jest fanem tureckich seriali, przede wszystkim jak Farunia, to na pewno się tutaj odnajdzie. My teraz chodzimy śladami Rian i Mirjana. Nie, jak on ma? Mirana. No, Rian i Mirjana, bohaterów serialu, takiego jak wam się tutaj wyświetla. Wspaniała produkcja, naprawdę wspaniała produkcja. Ciekawe dla tego miasta, ono jest muzułmańskim jakby, ale mimo to tu jest jakby kościoły czy cerkwie. Właśnie jest tu poze mną i jest tu też po prawej mojej stronie. I to też ciekawe, że tu w Midyati mieszka jakieś tak 80-90 chrześcijańskich rodzin. Bardziej technicznych, to miasto to powstało najprawdopodobniej jakieś 3000 lat temu. Czujecie to? Oczywiście większość tych budynków na pewno nie jest aż tak stara, ale wyglądają na stare. Robią zdjęcie wszędzie, gdzie się da, nie? A szczególnie jak jest jakiś wyższy punkt, to choćby był widok taki jak tutaj, to i tak warto sobie cyknąć foteczkę. No ale oni nie robią na dół, oni robią na te budynki fajne zdjęcia. Tak. Wiem, że jestem ignorantem. Nie rozumiem sztuki robienia zdjęć. Ja robię po prostu głupie filmiki na YouTube. Nie oczekuj ode mnie zbyt wiele. Nawet reklamy zrobili, że tu jest napisane, że w tym hotelu nagrywali ten film, który się nazywa Her Child, czyli to, co ja oglądałam. I kiedy Miran brał tutaj wynajmowy, pokazywali Miran, jak on w hotelu spał, to w tym hotelu nagrywali. Tak? Tak napisane jest, no.
On często miał tak, że zostawał w hotelach, pokazywał takie sceny, że nie, że on został w hotelach, albo oni razem zostawali w hotelach z Ryan, nie? No. I pokazywali ten hotel, fajnie wyglądał w środku filmu. Tak? No i to napisali, że to ten hotel, co on zostawał zawsze. Aha. Z filmu Kerchaj, Miran i Ryan, nie? U takich Turków bardzo takich mocno ortodoksyjnych, ja to powiem, takich wierzących mocno, tak? To u nich jest tak, że jak na przykład dziewczyna wyszła za mąż i mąż potem na następnego dnia ją zostaje i nie chce się mieszkać, to znaczy, że ona nie była dziewicą, tak? Mhm. I że ją zostawił. I w Rajanie tak samo będzie, nie? Zostawi mi Ranią. I ją wezmą, właśnie nie wiem, czy to jest tutaj, będzie jakiś taki plac, ona weźmie ją w suknię i wyrzuci samochody, nie? I wszyscy będą, że o, krzyczali, kamień kidali, bili ją. A w jakich czasach ten film był? Naszych, tak? No, 2 lata temu. Ale akcja dzieje się w naszych czasach? No czy tak, w naszych mają laptopy, iPhony, wszystko to pokazują, więc to jest nasz czas nagrywają. Ale nie, chodzi mi o to, że tak naprawdę są takie miejscowości, wiesz? Oni, co im podoba, oni pokazują, jaka by nie byłaby do przodu Turcja, tak? Ale oni non stop pokazują swoją jakby taką naturę prawdziwą. Obyczaje, tradycje pokazują, wiesz? No. Jesteśmy koło kościołu. Nie, przepraszam, koło cerkwi. Ale niestety wygląda na to, że jest zamknięte. I bardzo mocno chronione, żeby nikt tam nie wchodził. No, nie? No, no. Ale okolica taka jakby gorsza, nie? Nie sądzisz? Tak. Ale u nich tak jest, nie założyłeś? Tak fajnie, mogą centry, wszystko wyglądać, ludzie, którzy tam mieszkają, okej? Ale jak już trochę odchodzisz od tego, to jest tak bieda jakaś taka, wiesz. Nie, jak się wyjdzie naprawdę nawet kilkaset metrów za miasto, albo za mury tego, powiedzmy, starego miasta, starówki, to się zaczyna taka nędza, że po prostu aż w sercu ściska. Chcieliśmy wam pokazać cmentarz, ale niestety bardzo niewiele z niego zostało. W zasadzie to prawie nic. Z tamtej strony zaczyna chyba wychmowa. Widzisz, że bardzo mało tu jest osób? Nie? No, ale widać, że te groby pozostałe są zniszczone po prostu. Tam, no, te. Zostało kilka nagrobków tylko. Co masz do powiedzenia na temat tych kus? Kus? Nic nie mam do powiedzenia kus. A na temat naszej relacji? Że koniec jest. Ciąg dalszy nastąpi.